No, dzień dobry widzowie, witam serdecznie. Słuchajcie, witam was z pięknego nadbrzeża naszej rzeczki. Dzisiaj jest Danusia i Ala. Cześć, haja! Danusia się tu już puluska. Bada teren. Wczoraj byliśmy, ale o. Wczoraj żeśmy puszczali kaczuszki, no nie, o cicho, ładuje się do wody, o Ala tutaj kaczki, o nogi już pomoczone, Danusia, już nogi mokre, ona się pcha do wody śmiało, tam nie patrzy, o rączki moczy, o bawi się, o buźkę myje, brawo Danusia, a ja też słuchajcie, kupiłem sobie buty do chodzenia i trzeba trochę połazić. Słuchajcie, wynaleźliśmy sobie kolejną miejscówkę, gdzie można połazić. Zobaczcie, o. Ja to tutaj śmiało. O, o Jezu, jaka chłodna. O. Ale prąd jest bardzo silny. Powiem wam, o Jezu! Żebym ja tu zaraz nie kąpał się. Ale potężny nurt jest. O, słuchajcie, nie dam rady. Byłem tutaj prawie, że na środku nie dam rady, bym się wywrócił z całym sprzętem. Ale kurczę, jest fajnie. O, zobaczcie, zaraz dam kamerkę dla Alinki. Pięknie, pięknie tu jest. Tam doszedłem do pasa prawie, Ala, i już mnie pchało do tyłu. Danusiu, kukusiu. Oj. Nóżki chcesz moczyć? Rączki. O. Lipiec. Jak miejscówka? Spoko, może być. Tak? Danusia, starczy już, trochę do tyłu idź. O, bo nóżki, trochę wody i starczy tobie. Ale ciepło jest, nie? Jest cieplutko, tak daje słońce. O, Ala kaczuszki piękne robi. Słuchajcie, nie ma co się czaić, trzeba się kąpać. Jest lipiec. Trzeba korzystać z tej przepięknej pogody, która w Szkocji jest, no wiecie jak ta w Szkocji pogoda, jak nie deszcz to wiatr, jak nie wiatr to deszcz, a jak takie słońce wyjdzie to czujemy się jak na Kanarach, nie Ala, bo tu wiecznie deszcz, słońce, no i nie byłbym sobą jakbym nie w lasy się nie zanurzył tam, no muszę trochę chociaż ciało z... To tylko wystarczy trzymać, nic więcej. Okej. Prąd tutaj jest taki. Zobaczcie, ja stoję. O! Ale woda jest przecudowna. O! Orzeźwienie, piękne. Orzeźwienie. Pierwsza klasa. No i tyle starczy na poprawienie tego krążenia i w ogóle. Danusi się podoba, to najważniejsze. Danusi, to jest wszystko się podoba, nasi ciurusi Danusi. Ale trzeba właśnie trochę przyjść, odpocząć. Coś wam tutaj nagrać. Słuchajcie, woda jest super, ja jeszcze się może przejdę tam, Ala. Okay. Pokażę jak tutaj z głębokością wygląda. No ja nie będę tam wchodził, nie będę kombinował, ale zobaczcie, jest gitara. O. Co tutaj? Marzannę wyłowiliśmy, damy ją na brzeg. O. Widzicie, tak ktoś... Niby tradycja, niby tego. A
Rzucają ludzie cuda niewidy. O, jakieś pręty. O, zobaczcie, jak tu pięknie. Takie wzniesienia są i nie wzniesienia. Wiecie, o co chodzi. Góreczka, ale prąd silny. Ojeja. O, i tu teraz wyjdziemy na samą górę. O. Patrzcie. Tam jest Danusia i Jala. Ja na środku. Ale ryby nie widać, żeby płynęła. Tata! O, Danusia mnie woła. Ojej, patrzcie jak... O jest, wywrócę się. Zobaczcie jak płyciutko. Kupię sobie teraz kajak. To będę pływał, pojadę aż na start tej rzeczki i aż do Glasgow. Ale patrzcie jak stanęłem. Od razu jaka blokada. Teraz wrócić. Ciężko się chodzi po tej rzece, ja wam powiem. Ojej. Bo jak już się zanurzę, to będzie ostatni filmik na tym telefonie. Ale my pójdziemy tu boczkiem. O, patrzcie co się dzieje. Trzeba naprawdę uważać. Ojej, kamienie są śliskie. O matko. Zaraz będę leżał. Albo i nie. O. Czym bliżej tu. O, jest gitarka. O. Słuchajcie, już jest dobrze. Ale tutaj też jest dosyć głęboko. O, zobaczcie. Takie spady są. O. I tutaj już jest naprawdę głęboko. A tu jest znowu wysepka. No fajne miejsca. Przyjść, pokąpać się, zrobić barbecue. A tym bardziej, że niedaleko. No już myślałem, że jaki węgorz płynie, a to konar. Gołym okiem ciężko zobaczyć rybę. Bardzo dużo ludzi chodzi, rzuca na blachę, ale jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tutaj coś pociągnął takiego konkretnego. Jakaś stara kurtka leży. No. A to się będzie rozkładać, Bóg wie ile. Dziewczyny się bawią w piasku. Danusia, co robisz, babku, babku? Babko, babko. Babko, babko, babko. O, brawo. No. Kaczki wypłynęły na drugą stronę. Zobaczcie, ile tu kół ratunkowych jest. No, podejrzewam, że zostały przyniesione skądś tam. Bo podejrzewam, że tutaj jak jest naprawdę ciepło, tu jest mnóstwo ludzi. Ludzie się kąpią. A jest fajna miejscówka, słuchajcie. Nie tylko na rybę, nie tylko na odpoczynek, ale i na spacery, bo tu jest też ścieżka, tam het, aż do samego Baloch, więc no jest super. O. Także co tutaj dużo mówić, o. Cieplutko. Pięknie. Nie, Danusia, ładnie. Pięknie tu jest. O, pięknie. Dobra, kochani drodzy widzowie. Żyjcie zdrowo i bogato. Rozkoszujcie się tymi widokami, tak jak i my się rozkoszujemy. No i o, patrzcie, kaczka wyścigówka z zakrętu wyskoczyła, ale z prądem to i ja bym ją ścigał. Ale zobaczcie, jak to bystro płynie. Pach, 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 nóżkami i tam do brzegu.
No my też zrobimy. My też ale kupujemy ponton albo kajak. Kajak. Waldi. Już ja w Lidlu wędkę od ciebie dostałem. Ale myślę, że ty na tych swoich magicznych stronkach to coś tam ala wynajdziesz. Dwa tygodnie się czeka, ale jaka radość. No. A jak się, Ala, ty czujesz w ogóle? Spoko, już się nie mogę doczekać wakacji. A dopiero wróciłam z Polski. Aha, no wakacje, bo tobie się należą wakacje, zobaczcie. Nam, w ogóle nam, ale Ala, zobaczcie, 24 na dobę z Danusią, wygłupiają się, bawią się, o, umorusają się. Dobrze, że niedaleko do rzeki. Zaraz wrzucimy, wykąpiemy. I do domku. Pa, 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 pa. Tak ta Danusia kochana. Portki już całe brudne, już wszystko. Dobrze, niech siada, dziecko brudne, dziecko szczęśliwe. Blisko do domu, to zaraz podejdziemy. No ja nie wiem, czy tak blisko. Kawał drogi stąd jeszcze. Tu za zakręt, tam przez zakręt, tu góra, dół, lasek. No i tak pomału, pomału. Ala tylko szkła wyrzuca, no bo jest tych szkieł trochę. Ale dobre te buty, fajna sprawa. Słuchajcie, Ala. Na wakacje się przydadzą. Jest super sprawa. Dla Danusi chcieliśmy, ale nie było. Ale my kupimy może na miejscu dla Danusi. Całą plażę posprzątam. Całą plażę, no. Ze szkeł, nie? No przyjdzie dziadostwo, wiesz, widzicie. No ale tam chyba nikt nie chodzi. To... No jak chodzi, to za potrzebą pewnie, ale to będzie miał pecha. No ale wniosek jest prosty. Jakby nie zostawiali śmieci ludzie po sobie, no to by nie było tego problemu, nie? O. Opatrzcie ją, jak ona chodzi po wodzie. No i super, niech sobie łazi. Widzicie, ona, Danusia jest bardzo taka kumata, spostrzegawcza. O, Danusia nie wolno. A Danusia dalej sobie, bo to jest raj właśnie. O, o, o. Chyba mogłam, gdybym wiedziała, to pierówki jej ubrała. Podwinie Alinka jej te spodnie. No tak, widzicie, ale to jest właśnie to, zabawa, dziecko musi zobaczyć, musi spróbować, widzi, że mokre, o, teraz się uświnioli, taki mały prosiaczek będziesz, o, i dalej do wody, o, bo tutaj najlepiej, o, 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 i to idzie, patrzcie, zobaczcie, nie patrzy, że tam, o, tu cierniki młode pływają. Nie wiem, czy będzie widać. No nie, bo to tak bystro pływa. Bystro. Naoglądałem się trochę. Ojej, to kochane. Boże, kochany, jak to skacze. Koniec świata teraz. I patrzcie, ona się cieszy. O, 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 ojej, 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 Jeziu, kochany Jeziu. I wszystko już do przebrania. Już do domku szybko. A jej to, zobaczcie, w to graj. Ona jak złapie głupawkę za Linką, to wam mówię. O tak, o tak. Ojej, taka mokra. Do domku szybko. No i tak właśnie spędzamy wolny czas. Tego czasu jest naprawdę, drodzy widzowie, bardzo mało. Ze względu na to, że ta praca... To znaczy, że ta praca... No praca musi być... Ale ja też całymi dniami gdzieś tam jestem. Jest rzadko tak, że my razem tutaj spędzamy czas. Ale Danusia jest w niebo wzięta. O, już skacze, już fruwa, już tego. Jest gitarka. Dziękuję, drodzy widzowie, też za to, że oglądacie. I słuchajcie, taka moja prośba. Zostawcie tą łapeczkę w górę, jak oglądacie. To was nie kosztuje, a mi pomoże. Póki co trzymajcie się, żyjcie zdrowo i bogato. Nie będzie syka, la fonfu, fle, voila.